Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj coś naprawdę nietypowego, dzisiaj coś, co wiem, że jest robione wspaniale przez inną osobę, ale stwierdziłem, że moi widzowie, którzy do mnie kiedyś pisali, mówili: ej, no może byś zrobił Overwatcha z CSGO, no to stwierdziłem, że może jednak zrobię jakiegoś hama cheatera, spróbujemy zreportować. Także miłego oglądania wam życzę i zapraszam do oglądania. Dobra, fajnie, że mecz się rozpoczyna prawie w połowie Overwatcha, ale okej, nie ma problemu. Zobaczymy, co się tu będzie działo. Pan podejrzany biegnie sobie na bombsite, a gramy oczywiście na cashu. No i okej. Spróbuję zabić z noża wszystko, co się dookoła kręci. Okej, usłyszał gości. Okej. Ja bym tak, wiecie, już po tej pierwszej rundzie mógł go zreportować, ale poczekajmy jeszcze, poczekajmy. Może po prostu dobrze strzela, może po prostu tick rate jest do dupy. To demo jest troszkę zbagowane i dlatego... Okej, znowu głowa. Znowu głowa. 5 killi, wszystko w głowę. Okej, zdarza się. Mam kolegów, którzy tak grają w CS-a. Oczywiście nie ja, ale... No nic, patrzmy dalej. Okej. Niech będzie. Lecimy dalej. Trzecia runda. Podejrzany stoi na spawnie. Pewnie konfiguruje haksy. Bo jak żeby inaczej. Połowa demo za nami. Nie wiem. No oczywiście dostał raport na początku, bo ta pierwsza akcja była przeodpalona. Dobra, łeb. Nie, jak dla mnie gościu ma aima. Wallhacka chyba nie ma, bo tak... chodzi sobie pewnie, ale jakoś nie... Nie wychyla na nich wtedy, kiedy jest najlepsza możliwość. Okej. To było troszkę dziwne. Okej. No dobra, wierzę. Tam jest... Nie, no gościu głowy same wali. Czekaj, ile to 7 zabójstw? Wszystko w łeb. No werdykt nasuwa się sam, mi się wydaje. To nie tak, że jestem noob i tak nie umiem strzelać, po prostu... Te pierwsze... Okej, jeszcze ze skauta to jakoś tak... można by i było przycelować, ale... te głowy w pierwszej rundzie... Okej, nie w głowę. Aha, wie gdzie jest, no tak, dobra, wallhack też chyba jest. Jednak chyba wallhack też jest... Tu nawet łachanie było chyba potrzeba, bo jak jestem włączony, to... Głowa. Patrzcie, nie dość, że z nim grają. Jeszcze nie, ja takiego gościa, mówię wam, jak gram i widzę, że gościu jest jakiś dziwny, odpalony, to go niszczę. To go od razu próbuję z drużyny wywalić, a tamci mu jeszcze pomagają. No ale spoko, darmo by buzo cheatera jak najbardziej, nie? O, autoszmata, to jest to, co cheaterzy lubią najbardziej. Oni już stoją na respie, bo wiedzą, że to jest przegrany mecz, że to jest... Cheater. No kolego, pokaż nam 5 ace'a chcemy, z tego. A no tak, bo jeden nie żyje, sorry. Teraz chyba wyłączył. Oczywiście, to tak się strzela po prostu, nie? A nie, bo to nie on go zabił, no ale okej, wiedział gdzie był, także jak dla mnie 100% WH i aim też. Aim też. Niestety. No dawaj, strzelaj coś. Okej, wychyla sobie na gościa. Okej, głowa. To wyglądało jak ładnie siadło, ale to już... A ta jeszcze. To jeszcze. Tu oczywiście będzie z gościu, tak jest. Tak jest, niech się to demko kończy. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo... Ja już wiem, jaki jest wynik. Mam nadzieję, że te... Kurwy do waka dostaną, bo... Bo naprawdę, nienawidzę. Nienawidzę grać. Co drugi mecz, praktycznie co trzeci trafia się gościu, który gra jakoś dziwnie, nie? Dobra, to będzie dobre chyba, mi się wydaje. Piątka w mainie.
Nie, już właśnie na A. Okej. Dawaj, panie podejrzany. Pokaż, co umiesz. Pokaż skilla CS-owego. Okej. Okej. Nie defujął. Nie, dobra, zdefował. A, bo tamten nie miał defa, więc haha, żeby było śmiesznie, to defował gościu, który nie ma defa. No to nieźle. Ale jaką trzeba być spierdoliną życiową, żeby takie rzeczy robić. Jeszcze mieć z tego jakąkolwiek przyjemność. Nie wiem, czy to można tak nazwać przyjemnością. Nie wiem, co oni czują tak naprawdę. Nigdy w życiu nie miałem cheata w rękach. Nawet nie wiem, jak to wygląda, szczerze mówiąc, jak się ma aima czy wallhacka. No wallhacka, okej, okay, no to teraz widzę. Chociaż nie wiem. Tam mi ktoś porobił nieźle. Chyba tylko ludzie mają chyba satysfakcję z tego, że się drużyna przeciwna denerwuje. Tak, dobra, jeżeli chodzi o aima, myślę, że miał, szczególnie ta pierwsza akcja to pokazała, gdzie zdobył takie jakieś dziwne, magiczne głowy. Wspomagane pole widzenia? Ciężko powiedzieć, bo wydawało mi się w pewnym momencie, że on, kiedy gościu był w mainie, on tam skanował, że tego aima miał, mimo wszystko go nie zabił. Chociaż mógł go bić, wydaje mi się, że jednak był. Za griefing też bym go... To może być oczywiście. Czy za griefing go reportować? Nie ma wystarczających dowodów, okej. Więc mamy jednego Ginshmato. Będzie jeszcze jedno demko? Yes, okej. To lecimy. Zacząłem się... Nie denerwuję się już tak strasznie na tych. Jak gram z takim odpaleńcem. A właśnie zacząłem oglądać sobie te Overwatche, robić Overwatche, stwierdziłem, że to będzie takie sobie oderwanie się od... Znowu rozgrzewka, no ja pierdzielę. Oderwanie się od... Co on strzela w ogóle? Oderwanie się od jakiegoś takiego zwykłego grania, robienia czegoś innego niż granie. Mogę zbanować jakiegoś szmanciarza. Wingman! Kurde, ja myślałem, że to ten. Dobra, stoi sobie. Ja myślałem, że to matchmaking jest, a to popatrzcie się, Wingman, to jednak z Wingmana rzeczywiście są te, są Overwatche. No to nieźle, powiem wam. To chyba będę pierwszym, nie wiem czy pierwszym, ale możliwe. Możliwe, że będę pierwszym, który robi Overwatcha z Wingmana. No to nieźle, powiem wam. Dobra, 4 sekundy do rozpoczęcia, zobaczymy, co tutaj pan podejrzany... Będzie robił... Nie przyglądałem się akurat na ten strzał. Nie będę cofał. Dobra, lecimy w takim razie. Lecimy w takim razie. Jeden gościu idzie na leder. Drugi chyba też, więc dwóch od ledera. Ten wcelowany w Elkę. No i już jeden zaskoczył. No na razie się nie wydaje, żeby wiedział, kto ma przyjść. Okej, spoczko. Normalna reakcja. Tak mi się przynajmniej wydaje. Strzela też... Dziwnie. Ale dostał łeb. O matko. Myślę, że mi uszy rozerwie. Dawaj, panie Struś. Pan Struś i pan podejrzany. Czyli duo tego Overwatcha. I panowie Iguana i Piramida. Rozwalają mnie te nazwy botów. Boże, botów. No ale to w sumie boty też są, nie? Tak nazywane. No, tutaj takie IQ 200 było, nie? Tak mi się wydaje, bo tak w sumie nie wiadomo skąd zerknął nagle w tą lewą stronę. No i tamten, no wiadomo, już było info, no tam strzelał cały czas, więc wiadomo skąd może wychylić, więc tamten sobie spokojnie czeka. Czekam aż zacznie strzelać przez ten pociąg do niego, ale wątpię. No okej, okay, ładna głowa. Też mi się czasem zdarzy takie coś zrobić. A, lecimy dalej. Decoy.
Ile to demko będzie trwać? Tyle samo. Nie, nawet dłużej niż tamto. No to nieźle. 17 minut to cały Wingman będzie. Cały Wingman. No to nieźle. Dobra, terroryści od... Ja to mogę sobie mapę włączyć? Nie, jak to jest mapa, cholera? Nie ogarniam tego w ogóle na razie jeszcze. Map control nie. Dupa. O, jest mapa, okej. Ja mogę coś rysować, gówno. Czy to można? A tutaj oczywiście podejrzany nic nie zrobił, także spoczko. Struś zdobył dwa fragi. Dobra. Orion, przestań mnie zapraszać do gry, ja nie mam czasu teraz, kolego. Dobra. Jeden sobie chyba idzie górą. No, o fuck, jaki łeb. O matko. Dobra, zaczynamy kolejną rundę w takim razie. Antyterroryści wygrywają, to tamten ugrał chyba tą rundę, tak? Czy było 2-0? Nie, 2-0 było, sorry. Okej, dobra, już się ogarniam. Żebym nie gadał takich pierdół, jakie gadam cały czas. Dwóch hotelki, tak? Czy tamten piramida... Nie, jest, dwóch welce jest w takim razie. On dostał głowę, czy mi się wydawało? Obił go? Troszeczkę chyba go obił, ale niewiele. Dobra, teraz może być ciekawie, bo podchodzę na blisko. No nie, no jak to wszystko struś zabija. Strusiu, zostaw dla podejrzanego chociaż coś. Oni... Nie, no spoko, strzał był. Oni po prostu pewnie byli zdenerwowani, dlatego że im nie szło. Tak to ja zazwyczaj robię i zreportowali dwóch. A akurat trafiło mi się demko tego gościa. No, ładna głowa. Ładna głowa. Throwing fire. 35 HP. Nie no, jak go zabiję przez ścianę, to... To będzie nieźle. Ja bym sobie to cofnął delikatnie, nie? A do tyłu się nie da. Ej, wydaje mi się, że goście nie mu... Nie wiem, ja go nie widziałem. Ja tego gościa nie widziałem. To pierwsze, które się obrócił... się obrócił właśnie z tej pozycji, kiedy gościu podchodził, to tak już śmierdziało hakiem trochę. Ejma chyba nie ma. Jeżeli chodzi o Ejma, to byłbym spokojny. Bo strzela jakoś tak dziwnie czasem. Ale to... No nie wiem, poszedł flash, potem poszedł Nate i przez Nate'a nie widać bardzo dużo. Okej, no znowu się wiedział, gdzie się wychylić. Piramida próbuje outside'em. Mają po full HP. Jeden i drugi. Tylko z tą różnicą, że ten ma kałaszka. Popatrzył przez chwilę na niego przez ścianę, nie? Czy mi się wydawało? No już go teraz słyszy, także easy. No tu okej, ale tam tak dziwnie na niego popatrzył troszkę przez ścianę, także... Także nie wiem, ja tu cały czas jestem skłonny dać mu bana za wallhacka. Ale nic. Oglądajmy dalej na razie. Mógł być wartowny tamten kill też, no. Nie twierdzę, że od razu jest jakiś, nie wiem. Było info, że są dwóch tam. Że są w dwóch tam. Także miał prawo się tak celować. No ale tu się tyłem obraca całkowicie, no a przecież gościu mógł tutaj stać, to nie? Okej. Okej. Zwracam honor.
Zmienili się pozycjami, ok. Tamten poszedł do Eski. Ok, ładna głowa. Wydaje mi się, że normalnie wychylał. O, już wiedzą, gdzie jest. Ok, tyle. No to nieźle, szczerze mówiąc. No nie wiem, cholera. Skoro nie jestem pewny, to mogę dać, że niewystarczająco dowody, co nie? Bo... Aima na pewno nie było. Tutaj też nie było żadnego zewnętrznego wspomagania. Czy on miał wallhacka? Kurde, dwie akcje takie były. Przy których można by go było. Tam, gdzie zabił gościa z Digla i tam, gdzie się obrócił na tym wagonie na sajcie A. Ale chyba nie. Chyba nie. Niech będzie, że niewystarczające dowody. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej Overwatchu w moim wykonaniu, to zostawcie jakiś fajny komentarz, zostawcie łapkę pod tym filmem. Nowi użytkownicy YouTube, zostawcie pod tym odcinkiem, pod moim kanałem suba. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcineczka z Overwatcha, czy też z innych jakichś fajnych rzeczy. Trzymajcie się i cześć. Pa, pa.